Słuchaczom dzisiaj, myślę, że stały gość audycji Podróż bez paszportu w kontekście rosyjskim, rozmowy, które też cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nasza ostatnia rozmowa również o Skandynawii. Profesor Hieronim Grala, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Turcji, o tych relacjach turecko-rosyjskich. Wpadła mi w ręce wcześniej publikacja Wojciech Morawski, Sylwia Szawłowska na temat wojen rosyjsko-tureckich i to jest od XVII do XX wieku. Ciekawa publikacja, bo wyczytałem z niej, że swego czasu konflikt rosyjsko-turecki należał właściwie do najdłuższych w Europie. Właściwie w ciągu prawie 250 lat oba państwa stoczyły 11 wojen. Rosja, cytuję, wygrała 7, Turcja 3, przy czym dwukrotnie samodzielnie, a raz dzięki wsparciu koalicji europejskiej. Nawet jeżeli bierzemy pod uwagę tutaj XVII-XX wiek, no to te relacje były bardzo burzliwe. To tak pozornie wygląda. To tak pozornie wygląda. Ja bym powiedział, że tak naprawdę to 11 wojen to jednak nie od XVII, a od XVI wieku, od kampanii o Astrachań, walka o Astrachań 1569-1571, co zresztą jest świetnie udokumentowane w Polsce, bo w tym pochodzie Turków na Astrachań uczestniczył polski dyplomata Andrzej Taranowski, on to opisał bardzo dokumentnie. To zresztą służyło potem na Zachodzie jako flugschrift, jako druk ulotny pokazujący, czym jest Turcja, czym jest Rosja. Przypominam, że wtedy Turcja de facto występowała jako sojusznik Rzeczypospolitej, jeżeli nawet nie połączona z nią jakoś konwencją militarną, to współdziałając, bo to jest przecież krytyczny moment wojen inflanckich, kiedy Rzeczypospolita usiłuje jakby odwrócić kartę rywalizacji w Inflantach przez na zachodzie przez Kongres Szczeciński, dogadując się z Ordo Krymsko, lennikiem Turcji, co do najazdów na Moskwę. Znakomitym efektem 1571 Orda pali Moskwę, a sułtan Selim wysyła janczarów na Astrachań z cokolwiek gorszym skutkiem. Poza tym, jeżeli mówimy o 11 wojnach, to znaczy, że gubimy cały okres pierwszej wojny tak naprawdę, bo tutaj my tutaj w okopach nad Marną i pod Verdun zapominamy trochę o innych frontach. Czasem jeszcze pamiętamy o bliskowschodnich, jakich Lorencach z Arabii i Brytyjczykach Mezopotamii, ale zapominamy o tym, że przez z góry 3 lata toczyła się dramatyczna i bardzo momentami wyrównana wojna między Imperium Rosyjskim i Imperium Osmańskim. Front Kaukaski, na którym zresztą sławili się różni późniejsi dowódcy białych, Judenicz, który później pójdzie na Piotrogród, niestety go nie zdobędzie w czasie wojny z bolszewikami i tak dalej, i tak dalej. Więc to tam były potężne zmagania. Zresztą dla nas o tyle ważne, że to jest jakaś tam prolegomena do kwestii rzezi Ormian. Także tych wojen jest oczywiście więcej, ale to jest oczywiście pułapka statystyki. To jest pan trochę jak z tym niemieckim Drang na Hosten w średniowieczu. Najazdów dużo, tylko jaki z tego jest morał. No, zacznijmy od tego, że między pierwszą, oczywiście tą wojną, o której ja wspomniałem, to wojną astrachańską, a następną wojną mija 100 lat. To jest 100 lat pokoju tak naprawdę. Ważniejsze raczej dla nas jest nie zastanawianie się, kto kogo pokonał i kto kogo ograł, bo tu jest wszystko znacznie bardziej skomplikowane. Wrócimy do tego jeszcze. Co z tego, że wojnę o wolność Bałkanów Rosja wygrywa i uzyskuje ogromne koncesje od pokonanych Turków na mocy pokoju San Stefano, jeżeli cwany Bismarck jako powiedziałbym apostoł pokoju ogra następnie Gorczakowa i spółkę bezlitośnie, moderując kongresem w Berlinie i kongres w Berlinie zamiast potwierdzić Rosji wielkie zdobycze, w istocie rzeczy ją międzynarodowo nieco kompromituje i spora część tych zdobyczy idzie do innych, którzy w ogóle w tej wojnie nie uczestniczyli i tak dalej, i tak dalej.
W związku z czym to wszystko nie jest takie jednoznacznie i proste. Należałoby raczej powiedzieć, że ta mickiewiczowska fraza z Reduty Ordona, gdy Turków na Bałkanach straszą twoje śpiże, rzucona wobec cara, jest pewną prowokacją intelektualną, bo może te śpiże ich straszyły, ale od XVIII wieku, a w zasadzie od schyłku XVII wieku, aż do schyłku XIX wieku, te wojny były dla Rosji niesłychanie kosztowne, niesłychanie krwawe, niesłychanie wyczerpujące. Za nielicznymi wyjątkami te wojny oczywiście, jeżeli przynosiły sukcesy, przysparzały terytoriów, każdorazowo były okupione gigantycznymi ofiarami demograficznymi i dużymi stratami gospodarczymi. Ja już nie mówię o tym, bo do detalicznych opisów różnych wydarzeń jeszcze wrócimy, że rozpoczęta przecież przeciw Turcji wojna krymska zakończyła się faktycznym blamażem żandarma Europy i nagle pokazała, że Rosja Mikołajewska jest fasadowym imperium. I to w 5 lat po tym, jak Mikołaj interweniuje w Europie, dusząc Wiosnę Ludów. I tutaj cena konfliktu z Turcją okazała się być niesłychanie znacząca. Tak samo można by tutaj się powołać na kilka jeszcze przypadków. Ważne jest co innego, ważny jest mit. W Rosji mit wojny z Turcją, zwycięskiej, zawsze zwycięskiej, trwał i trwa. To jest istotna część mitologii historycznej narodowej. Dam panu taki przykład polsko-rosyjski z tradycji rodzinnej. Tak się składa, że w szczytowym momencie, tym dramatycznym, zwrotnym momencie kampanii 1878, czyli wojny o wyzwolenie Bułgarii, tym właśnie newralgicznym momentem wojny było oblężenie armii tureckiej Osmana Paszy w twierdzy Plewna, czyli Plewy. To zresztą była dla Rosji niesłychanie krwawa operacja, uwieczniał to na swoich płótnach przecież wielki malarz, batalista Wereszczagin. Budowano istne piramidy z czaszek ludzkich. Żołnierz nie tylko ginął w boju, ale wymierał tysiącami z głodu i od zarazy. Z głodu to jest ważne, bo jak wiadomo, nie głodował, z polskiej literatury wiadomo, że nie głodował tylko ten żołnierz na Bałkanach, co go karmił dostawca armii carskiej Wokulski. Jak pan pamięta, Wokulski w lalce dorobił się na dostawach dla tej armii. Otóż chcę powiedzieć, że tak się składa, że Osmana Paszę po kapitulacji armii tureckiej, honorowej kapitulacji z zachowaniem broni białej, do tej niewoli konwojowali żołnierze zasłużonego w szturmie Plewny 7. Pułku Grenadierskiego Żmudzkiego. Siedmoj Samogicki Grenadierski Pułk imieni Grafa Totlebena. Tak się składa, że w ochronie sztabu tego pułku był mój prapradziadek, razem z bratem wybitnego malarza batalisty, poległego, zamordowanego w czasie powstania warszawskiego, Witolda Mazureckiego. Tam jest jego tablica na Ochocie, Rzeź Ochoty. I pamięć o tym wysiłku, w którym Polacy uczestniczyli, a Polacy zajmowali w tej armii wówczas wysokie funkcje, nie tylko ochraniali sztab, była tak żywa, że ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa piosenkę pułkową, którą mi śpiewała moja wychowana w Rosji polska babcia jako jedno z kołysanek. Więc to była część wielka mitu rosyjskiego, rosyjskiej armii, wielkie zwycięstwo. Za tymi wielkimi zwycięstwami zawsze kryją się jeszcze większe cmentarze Rosji, ale o tym się nie pamięta. Jeden mit to zwycięstwa nad Turkiem, a więc posłannictwo chrześcijańskie
a więc bicie Bisurmana, ale drugi mit, niesłychanie brzemienny dla rosyjskiej doktryny państwowej, ale dopiero od połowy mniej więcej XIX wieku, to jest mit nie tylko niesienia pomocy chrześcijanom na Bałkanach, ale iluzja odtworzenia de facto Bizancjum, odtworzenia Cesarstwa Wschodniego. Ja bardzo lubię dawać moim studentom taki przykład, świadczący o tym, po co Rosja poszła na I wojnę światową. Tak, udzielając gwarancji Serbom, tak, broniąc Słowian na Bałkanach przeciw Austro-Węgrom. Ale w takim razie, dlaczego oficerowie Korpusu Gwardii, idący z Rennenkampfem i Samsonowem na Prusy Wschodnie, żegnając się ze stolicą, śpiewają w mesach balladę do słów Puszkina, pieśni o wieszczym Olegu, który to kniaź ruski na znak triumfu nad Grekami przybijał swoją tarczę do bram Konstantynopola, czyli Carogrodu, i dochodząc do słów: twój szczyt na wratach Caregrada, twoja tarcza na bramie Konstantynopola, wstają i piją za poszerzenie granic imperium. Paradoksalnie, idąc na Prusy Wschodnie i mówiąc, że idą na Berlin i Królewiec, Rosjanie szli na Konstantynopol. Jakby były co do tego wątpliwości, to warto sięgnąć do zapomnianej, a znakomitej, wyczerpującej dwutomowej historii I wojny światowej Jana Dąbrowskiego, przedwojennej klasyki, który nie potrudził się i opisał osobliwości w takim trójkącie bermudzkim rokowań na początku wojny między Londynem, Petersburgiem i Atenami. Ateny były konieczne do tej układanki, bo Grecja miała i floty, i miała bazy, miała możliwość przerzucania na przykład wojsk rosyjskich na Dardanele, co potem okaże się dosyć ważne, a nie wykorzystane. Natomiast rokowania zmierzały do czego? Były dwa państwa, które chciały rekonstrukcji Bizancjum i poczuwały się do sukcesji. Rosja, no bo Trzeci Rzym, my to tak sobie powtarzamy, że ten Trzeci Rzym od XV wieku. Nieprawda. Trzeci Rzym jako doktryna państwowa w pełnej krasie objawi nam się w wieku XIX, kiedy już nikt nie będzie pamiętał, czym jest Bizancjum, będzie można o tym gadać do woli i będzie to pasowało do wszystkich możliwych projektów, od imperializmu petersburskiego po mitologię słowianoznawców, słowianofilów chcących odbudowy jedności słowiańskiego oceanu, panslawizmu i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie pojawia się z całą mocą ten mit potrzeby odbudowywania imperium. Otóż jak pan by sięgnął do zapisów dotyczących rozmów króla angielskiego z jego kuzynem Niki z Petersburga, to tam w zasadzie rosyjska strona mówi oczywiste rzeczy. No, Konstantynopol musi być nasz. My musimy odzyskać Konstantynopol. Dlaczego to nie wyjdzie? No bo inny kuzyn Londynu, właśnie król grecki Konstantyn, nie darmo Konstantyn, bo dostał to imię, to jest imię ostatniego imperatora Bizancjum, Konstantyna XI Paleologa, miał już w ogóle rozpisany ceremoniał, jak po przyłączeniu się Grecji do wojny z Turcją, Konstantynopol będzie nasz grecki, już planował sobie, jak on na tym białym koniu przejedzie główną ulicą do Hagi Sofii, prawie jak Michał Paleolog po odzyskaniu jej z rąk łacinników, po tej rekonkwiście bizantyńskiej i tak dalej. I się zderzyły dwa koncepty, grecki i rosyjski. To można by jeszcze datować wstecz, bo mamy tutaj pewien polski wątek. Rosja wcześniej miała też pomysł bizantyński, ale w innej konfiguracji. Katarzyna Wielka, nasza nieoszacowana i nieoceniona przyjaciółka i miłośniczka integralności państwa polskiego, miała jeszcze drugi pomysł. Wymyśliła sobie utworzenie drugiego imperium. Poza Imperium Rosyjskim miało być Imperium Greckie. I nawet miała kandydata na tron. I to się wiąże z Polską.
ponieważ kiedy powstał tak zwany grecki plan Katarzyny Wielkiej, a to była bardzo skomplikowana konstrukcja, bo to wymagało zgody i współpracy z Austrią, która miała swoje interesy na Bałkanach i wcale nie chciała Rosji tam wpuszczać, mimo że Rosja już od 100 lat była jej sojusznikiem w wojnach z Turcją. Ale miało to jeszcze inny wymiar, ponieważ Turcja utrzymywała takie, a nie inne kontakty tradycyjnie z Francją. To jest stary sojusz jeszcze XVI-wieczny. W związku z czym Turcja i Francja jako potencjalni sojusznicy Rzeczypospolitej, która jest do rozebrania i tak dalej, to wszystko miało pewne również polskie konotacje. Ale wracając do rzeczy. Katarzyna złożyła Wiedniowi ofertę utworzenia odrodzonego Cesarstwa Greckiego, przeznaczając do rządzenia owym mającym powstać imperium naszego bohatera opowieści, pamiętników i skandali, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, tego co się ożenił potem w Polsce z Joanną Grudzińską, księżną łowicką i był, wbrew temu co niektórzy piszą nawet w podręcznikach, nie namiestnikiem Królestwa Polskiego, bo nigdy nim nie był, ale był wodzem naczelnym armii Królestwa Polskiego. No i pod strachem naszej generalicji, ale również żołnierzy szeregowych. Konstantyn miał być Grekiem duchowym, od dziecka uczono go greki, stąd w czasie zamachu nocy listopadowej pod Chorążych na cesarzewicza jemu towarzyszył jego w zasadzie mleczny brat i współwychowany z nim Grek, generał Kuruta, mówił biegle greko i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ten projekt oczywiście nie mógł być zrealizowany, czego jak czego, ale sprytu i przenikliwości dyplomacji habsburskiej nigdy nie można było odmówić. No jest to wpuszczanie misia do pasieki. Akurat do Rosji wyjątkowo ten miś tu pasuje. W związku z czym Wiedeń zareagował negatywnie, projekt się nie zrealizował. Niestety Katarzyna skoncentrowała uwagę na Rzeczpospolitej. No ale to jest przykład pewnego myślenia rosyjskiego o Turcji. Czym ta Turcja przez stulecia była i jakie były tu przemiany w postrzeganiu pod względem politycznym i geograficznym? Zacznijmy od prostej konstatacji. Kiedy zaczynają się stosunki dyplomatyczne, ale również konflikty rosyjsko, czy wtedy jeszcze moskiewsko-tureckie, to nie chodzi o żadne rzeczy fundamentalne, o obronę prawosławia, przyszłe projekty odbudowy Bizancjum przez III Rzym i tak dalej. Absolutnie nie. Sprawa jest niesłychanie prozaiczna. Z jednej strony nad Moskwą, tak jak i nad Rzeczypospolitą, od czasu do czasu wisi szabla Ordy Krymskiej, lennika Wysokiej Porty. Z drugiej strony padyszach uważa się za opiekuna wszystkich muzułmanów, zwłaszcza po opanowaniu przez Selima I państwa Mameluków i w zasadzie przejęcia pewnych funkcji kalifatu przez Stambuł. Jest to taki kanoniczny wymóg opieki nad muzułmanami. No i siłą rzeczy uważa za swoich podopiecznych muzułmanów, których właśnie Moskwa za rządów Iwana Groźnego skutecznie podbija. Najpierw Hanat Kazański, potem Hanat Astrachański. Hanat Astrachański to już dla Wysokiej Porty jest mocno niebezpiecznie, bo to jest wejście na, tak powiem, połączone akweny morskie, prawda, Morza Kaspijskiego, ale również strefa czarnomorska i Morze Azowskie. To jest strategiczne panowanie niedaleko od przedka Łukazia nad obszarami i to jest niesłychanie niebezpieczne. Przypominam zresztą, że chodzi o kontrolowanie najważniejszej w tej części świata arterii wodnej, czyli Wołgi. I tutaj jako strona ofensywna występuje Wysoka Porta, która chce odzyskać kontrolę przynajmniej nad Astrachaniem. Do tego dochodzą jeszcze takie różne szczegółowe kwestie, jak na przykład to, że przecież rody chańskie
Kazania i Astrachania były dosyć mocno spokrewnione z elitą krymską, a przez elitę krymską także z dworem sułtańskim. I tutaj następowały takie różne, ja bym powiedział, konfiguracje, gdzie no, wspierano jednak od czasu do czasu kuzynów. A więc ujście Wołgi i Astrachań, jeden punkt zapalny. Kwestia protektoratu czy zwierzchności nad Ordą Krymską, punkt ważny. Ale był jeszcze trzeci punkt, który de facto okaże się rozwojowym kierunkiem, mianowicie kontrola nad Kaukazem. I tutaj znowu dochodzimy do momentu, gdzie chcemy czy nie chcemy, wyłazi nam polski wątek. Otóż pierwszym moskiewskim wielkorządcą, który na początku lat 60. XVI wieku miał uporządkować to wszystko tam w strefie Tereku, dogadać się z kabardyńcami i tak dalej, był przecież legendarny polski awanturnik i zagończyk, twórca, czy jeden z twórców Siczy Zaporowskiej, książę Dymitr Wiśniewiecki. Wiśniewiecki, jak się obraził na króla i poszedł na moskiewską służbę, co lubimy przemilczać, przez parę lat siedział tam na tym przedkaukaziu, prowadził, budował moskiewskie fortalicje, prowadził jakieś tam działania, tak jak mniej więcej pan Włodyjowski w Chrebtiowie na tym pograniczu, ale wstąpił w różne dziwne kontakty z elitą miejscową, kaukaską i krymską również, bo tam też były mocne pokrewieństwa, co skończyło się na tym, że jak się jako człowiek łagodnego serca pokłócił z carem i zawrócił do Rzeczypospolitej, do ojczyzny, co moskiewska dyplomacja skwitowała potem w rokowaniach w Wilnie kąśliwą uwagą, przybieżał do pana naszego jako pies i jako pies odbieżał go. To kiedy Dymitr Wiśniewiecki wróci do Rzeczpospolitej, to nieoczekiwanie nastąpi z tego obszaru kaukaskiego emigracja części elit do Rzeczypospolitej, na służbę Rzeczypospolitej. My w ogóle zapominamy o tych kaukaskich góralach na służbie Rzeczypospolitej, która wtedy była tak liczna, że de facto od nich pochodzi nazwa jednego z gatunków armii staropolskiej, jazdy staropolskiej, czyli petychorcy. Petychorcy, czyli mieszkańcy Pięciogórza, czyli krótko mówiąc, jak w Rosji ich nazywano, Czerkasy. Tak czy inaczej, to wszystko, jak pan widzi, powodowało pewien splot, taki istny węzeł gordyjski. Tu Kaukaz, tutaj Orda Krymska, tu Moskwa, tu Rzeczpospolita, tutaj Turcja. No ale najistotniejszym czynnikiem stabilizacji, w cudzysłowie czy bez, w tym obszarze, była oczywiście Turcja. Turcja, która wtedy była jedynym prawdziwym tam imperium i nie tylko tam. Dlatego też, kiedy na już z nieco wyczerpaną wojną Rzeczypospolitą, Moskwę, zwali się ta wyprawa krymsko-turecka na Astrachań, to naprawdę wszyscy oczekiwali, że Astrachań wróci pod znak półksiężyca. Otóż nie. Dało sobie znać coś, co jest typowe dla tego obszaru, a mianowicie nagle się okazało, że Orda Krymska niekoniecznie zainteresowana do takiego stopnia wzmacnianiem potęgi padyszacha, którego zwierzchność jest uciążliwa. I potem nawet oskarżano Hana Krymskiego, że przyczynił się do klęski wojsk tureckich. Co nie zmienia faktu, że odpracował to 2 lata później w pocie czoła, właśnie paląc Moskwę. Obie strony ten konflikt w pewnym stopniu pominęły, ponieważ Wysoka Porta miała pewien atut w kontaktach z Moskwą. I nie był to atut militarny, i nie był to atut gospodarczy. Był to atut religijny. Przecież Kościół rosyjski, Kościół moskiewski podlegał, chciał czy nie chciał, czyli był w każdym razie zależny od jurysdykcji patriarchy w Konstantynopolu. Patriarcha w Konstantynopolu, primus inter pares kościoła prawosławnego, był poddanym padyszacha.
I z tego też względu wszelkie decyzje musiały być konsultowane z dworem sułtańskim. Wszelkie przyzwolenia, wszelkie koncesje. Nie ulega na przykład żadnej wątpliwości, że kiedy Iwan Groźny uzyskał to na wschodzie, czego nie mógł na zachodzie, czyli instytucjonalne uznanie swojego tytułu carskiego poprzez tak zwaną gramotę patriarchów wschodu, wszyscy byli poddanymi tureckimi, to dwór sułtański musiał wyrazić na to zgodę. A to było uznanie tytułu carskiego, czyli cesarskiego, co było niesłychanie ważne w kontaktach z całym światem europejskim. Kiedy następnie Moskwa już za syna Iwanowego, za Fiodora I, będzie skutecznie zresztą zabiegać o ustanowienie w Moskwie patriarchatu i wejście do tej właśnie elitarnej stawki, do pentarchii, do pięciu najważniejszych, klub pięciu zwierzchników najważniejszych kościołów wschodniego chrześcijaństwa, to peregrynujący do Moskwy patriarcha Konstantynopola Jeremiasz będzie musiał się liczyć ze zdaniem Turcji. I tak dalej, i tak dalej. No, już nie mówiąc o tym, że politycznie cały czas pozostaje w mocy ten przerażający dla Rosji jednak straszak, czyli Orda Krymska. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że padyszach spuści ze smyczy czambuły krymskie, które od czasu do czasu nie tylko przechodzą Wołgę i pustoszą obszary na południu, ale dochodzą do Moskwy. No przecież Orda dojdzie do Moskwy również za czasów Fiodora. To właśnie powód wielkiej popularności politycznej w pewnym momencie, jeszcze wtedy nie cara, Borysa Godunowa, że odparł Ordę. Odparł Ordę gdzie? Pod samą Moskwą. Na wzgórzach przy dzisiejszym klasztorze nowodziewiczym. Serce Moskwy. To jest ile tam? 5 kilometrów od Kremla przecież. No, więc to daje wyobrażenie, jakim atutem dysponowała wysoka porta. Dlatego też Moskwa nie śpieszyła się wtedy specjalnie do konfrontacji, będąc wyczerpaną, wykrwawioną po wojnach Iwana Groźnego. Potem jest wielka smuta. Wielka smuta, której Turcja nie wykorzystuje i nawet dosyć niechętnie patrzy się na jakieś takie próby wmieszania się w to podległych jej ord tam. No, Gajowie coś usiłują ugrać, Krym coś usiłuje ugrać. Wysoka porta w tym nie uczestniczy. Wysoka porta zacznie zwracać uwagę na Rosję, a Rosja na Osmanów w zupełnie innym momencie i to znowu będzie polski zwornik, ja bym powiedział. Otóż kiedy na początku lat 30. XVII wieku Rosja zdecyduje się nie bez podszeptów Szwecji uderzyć na Rzeczypospolitą, słynna wojna smoleńska, to z perspektywy Kremla wojna z państwem polsko-litewskim będzie częścią wojny 30-letniej de facto i to będzie taka oś Paryż, Sztokholm, Moskwa, Stambuł. Paryż to tak może za bardzo o tym nie wiedział, to znaczy dawał pieniądze na wszystko, co mogło zdestabilizować sytuację w tym regionie, skąd mogli czerpać posiłki Habsburgowie, a Rzeczpospolita popierała Habsburgów w tym konflikcie, ale Stambuł to wiedział, bo my mamy zachowane materiały trwających na początku lat 30. permanentnych rokowań przy pośrednictwie Greków stambulskich, jak tu uderzyć na Rzeczpospolitą. Proszę pamiętać, że jak Moskwa uderzy na Smoleńsk i król Władysław pójdzie go bronić, to zabraknie u jego boku najważniejszego dowódcy Rzeczypospolitej ówczesnego. Hetmana Koniec Polskiego. Koniec Polski będzie bronił rubieże południowych państwa przed inkursjami Tatarów, a wreszcie przed najazdem Abazy Paszy. Pogrom wojsk turecko-tatarskich, a raczej tatarsko-tureckich sprawi, że zawrzemy korzystny traktat z Turcją, którą zresztą wcześniej stosunki z natury rzeczy były bardzo poprawne,
Ale Rzeczypospolita już będzie miała w tyle głowy, przynajmniej Władysław IV, że coś tu jest na rzeczy i że ten czynnik osmański może nagle wchodzić w interakcję z naszymi wrogami. Moskwa wojnę przegra, więc Moskwie wybijemy z głowy konszachty z Turcją. Zresztą wybije jej z głowy także pewien pomysł Rzeczypospolitej. Myśmy chcieli przez całą drugą połowę XVII wieku, wyjąwszy wojny o Ukrainę, porozumienia z Rosją, najpierw w ramach niewielkiej polsko-rosyjskiej takiej świętej ligi przeciw Turkom, dla nas Krym, dla nich inne możliwości tutaj, no a potem już po zakończeniu wojen na Ukrainę, po pokoju andruszowskim, polska dyplomacja wiele sobie obiecywała po takim wspólnym udziale i Rosji, i Rzeczypospolitej w świętej lidze. Skończyło się jak skończyło, myśmy poszli pod Wiedeń, a Rosja dopiero później przystąpi rok do Świętej Ligi. Nas to będzie kosztować zaprzysiężenie pokoju grzymułtowskiego, rezygnację z Kijowa i de facto jakichkolwiek korzyści politycznych mieć nie będziemy. Ale Rosja wtedy od lat 70. zacznie się już sukcesywnie i konsekwentnie angażować w konflikt z Rosją, z Turcją. Po pierwsze dlatego, że to Turcja do nas przyszła. Wojny rosyjsko-polskie o Ukrainę wytworzyły pewne wakuum polityczne, w które Turcja weszła. Podporządkowując sobie część kozaczyzny, hołdując hetmana Doroszenkę, no i zaczęły się zmagania rosyjsko-tureckie, które będą prowadziły niejednokrotnie wojska padyszacha w serce Ukrainy aż pod Czechryń, a z drugiej strony wojska rosyjskie będą dwukrotnie szły na Krym bezskutecznie, usiłując zdobywać stolicę Hanatu. Tu nie mogę się sobie odmówić pewnej złośliwej anegdoty, że pomysły na przełamanie ufortyfikowanych przecież przez Europejczyków i saperów sułtańskich umocnień Krymu, które ostatecznie uda się przełamać dopiero w czasie wojny domowej, atakując, kiedy czerwoni przełamią obronę barona Wrangla. Otóż szukano sposobu na umocnienie i to jest pewien koncept, którego dokumenty leżą w archiwum Magdawnych w Moskwie, ma wymiar iście, ja bym powiedział, programowy. Postanowiono forsować te umocnienia z pomocą tresowanych niedźwiedzi. Wyobraża pan sobie armię rosyjską szturmującą przesmyk krymski, umocnienia z pomocą tresowanych niedźwiedzi. Co szkice? Niedźwiedź w tornistrze spinający się na mury, a za nim przewodnik na sznurku. To prawie tak jak pies policyjny, ale to nie jest pies, tylko miś. Cóż za, ja bym powiedział, piękna konstrukcja propagandowa. Nic z tego nie wyszło. Na szczęście dla misiów, jak rozumiem. Tak czy inaczej, jeszcze do końca XVII wieku Rosja jest zainteresowana tym kierunkiem. Wszystkie próby przebicia się do Europy na Bałtyk kończą się blamażem. Zatem zmieniamy wektor i próbujemy wyjść na Morze Czarne. Opanowanie Ukrainy zadnieprzańskiej daje tu pewne atuty, Krym słabnie, to są pewne atuty. My chcemy iść tam. Przypominam, że kiedy pod koniec XVII wieku do władzy dojdzie ten, który później, jak się mówi, wyrąbie okno do Europy, do Rosji, czyli Piotr I, to na początku Piotr I będzie zainteresowany właśnie kierunkiem czarnomorskim. To jednak będzie wojna o Azow, to będzie próba zainteresowania za pomocą tak zwanego wielkiego poselstwa, w którym car weźmie sam udział incognito, zainteresowanie Europy kontynuowaniem wojny z Portą Osmańską. Europa jest zmęczona. Wiednie, Chocimy, Belgrady i Zenty wyczerpują jednak Europę i kiedy stanie traktat karłowicki, który nam zwróci kamieniec podolski i Podole, to zdobycie Rosji jako uczestnika tej
operacji będą dosyć znikome. I właśnie to, że Europa nie jest zainteresowana dalszą wojną z Turcją, w jakim sensie zmieni zupełnie optykę polityczną Piotra I, który wtedy pójdzie na północ, skoro nie można na południe. Nie znaczy to, że zapomniał o południu, bo w pewnym momencie, kiedy król szwedzki Karol XII po Połtawie schroni się w Benderach, schroni się w granicach państwa Padyszacha, to rok później wielka armia rosyjska na czele z Piotrem wreszcie ruszy na Turka. No i to jest ta słynna pruska wyprawa, która gdyby zakończyła się tak, jak powinna się zakończyć, to zmieniłoby to losy Europy. Bo Piotr znalazł się w pełnej izolacji, w pełnym oblężeniu i gdyby nie skłonność do korupcji urzędników sułtańskich na czele z wielkim wezyrem, to po prostu ta rosyjska armia nigdy by nie wyszła z tej pułapki i dla regionu miałoby to gigantyczne konsekwencje. Ale Piotr z tej pułapki wyszedł, wykupiony między innymi za klejnoty swojej żony Katarzyny późniejszej pierwszej, czyli Marty Skowrońskiej. Zapamiętał sobie to, że Turcja ciągle jeszcze jest państwem potężnym i niebezpiecznym, że w pojedynkę lepiej jednak z nią nie wojować. I to jest pewien legat polityczny dla jego następców. To też szereg następnych wojen rosyjsko-tureckich. De facto zawsze Rosja występuje w nich jako strona ofensywna. De facto zawsze chodzi o wybrzeże Morza Czarnego i przed Kaukazie i Krym. Rosja nigdy na te wojny nie idzie sama. Idzie w porozumieniu właśnie z austriackim imperium, z Habsburskim imperium, dopuszczając zresztą w pewnym momencie możliwość kolaboracji także z Rzeczypospolitą. To jest ten słynny zjazd kaniowski, kiedy do Kaniowa na spotkanie z Katarzyną wybierze się Stanisław August, oferując polskie wsparcie. Wiele z tego nie wynikało, ale ciekawe jest w tym wszystkim jakby coś zupełnie innego. A mianowicie to, że te wszystkie wojny XVIII-wieczne też mają pewien polski wymiar. Bo przypominam, że Turcja, no znowu jako sojusznik Francji, na przykład odgrywa pełną rolę i w wojnie o sukcesję polską i odgrywa pewną rolę udzielając wsparcia konfederatom barskim. I w istocie rzeczy, w tej rzeczywistości, w której nie ma ani jednego państwa, które by konsekwentnie Rzeczpospolitą wspierało, nagle ten odwieczny nasz wróg, z którym jak się pojednaliśmy w Karłowicach, to już nie wojujemy de facto, okazuje się być naturalnym sojusznikiem. Dlaczego? No właśnie Rosja. Właśnie Rosja, czyli i część elit Rzeczypospolitej i Wysoka Porta rozumieją, kto jest największym drapieżnikiem w regionie i kto jest naturalnym sojusznikiem w tej konfrontacji. Rzeczypospolita ma granicę z Turcją przez Dniestr przecież. Turcja kontroluje Mołdawię, Wołoszczyznę, które bardzo interesują Rosję. I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym te XVIII-wieczne wojny to jest historia z jednej strony rozbioru Rzeczypospolitej, na który, jak wiadomo, Turcja patrzy niechętnie i nie przyjmuje oficjalnie do wiadomości, ale też likwidacji wspólnej granicy turecko-polskiej, powiedzmy to, no bo zabory wchodzą między nas, rozbierają nas dwaj najwięksi wrogowie Turcji, bo jednak Austria także w tym uczestniczy potężnie. No i mamy sytuację całkowicie zmienioną w wieku XIX, kiedy w zasadzie ulegną zakwestionowaniu wszystkie stare europejskie sojusze. Nie dlatego, że osłabła Turcja, upadła Rzeczypospolita, ale wydarzyła się w Europie rewolucja francuska, potem Cesarstwo Napoleońskie się pojawia, Europa ma inne problemy. Problem na przykład odwiecznego sojuszu francusko-tureckiego samo się rozwiązuje, jak Napoleon wyprawia się do Egiptu
i atakuje posiadłości także tureckie. Turcja nagle przechodzi do innego zupełnie obozu. No wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Ale też wszystko się zmieni w XIX wieku na tym obszarze, na którym cały czas gościmy, czyli Czarnomorsko, Przedkaukasko, powiedzmy, także blisko wschodnim. Turcja osłabła. Turcja osłabiła strasznie. Rosja już z tego skorzystała na początku wieku XIX, właśnie w wyniku kolejnej wojny toczonej, no prawie równolegle z tym, ta wojna trzeba się równolegle z wojną z Francją. Tutaj Napoleon idzie na Iławę Pruską i Frydland, a w tym czasie toczy się wojna przewlekła, rosyjsko-turecka, 806-812, którą Rosja zakończy pokojem bukareszteńskim w 12 roku, jest dla niej niesłychanie ważny, bo zwolni armię rosyjską z tamtego frontu, kiedy Napoleon wkroczy do Rosji. Mało kto już pamięta, że kiedy Napoleon, przekroczywszy Berezynę, krzyknie: oszukałem admirała, będzie miał na myśli rosyjskiego niefortunnego dowodzącego w tej operacji, admirała Czyczagowa, który dowodzi armią naddunajską. To jest armia, która przyszła z Naddunaju. Więc Rosja zwolniła potężne siły wtedy, co odegrało potężną rolę. Rosja wyszła już wtedy z istotnym zyskiem z tych zmagań z Turcją, bo przejęła kontrolę nad Besarabią. I w tym momencie w Rosji zaczyna się wreszcie w kręgu dworu petersburskiego krystalizować wizja jednak pójścia na południe z powrotem. Różne są tego powody. Jeden powód jest taki, że Rosja, widząc jak osłabione jest Imperium Habsburskie, widzi szansę na przejęcie kontroli nad Słowianami Bałkańskimi. Widzi możliwości, jakie się zarysowują tam. Przedtem oczywiście są kwestia księstw naddunajskich, ale tutaj jest bardzo ważny szczegół z tym związany i również nieco szerszy, bo sięgający kwestii powstania i wojny o wyzwolenie Grecji. Otóż w księstwach naddunajskich, w których Rosja ma już potężne wpływy, byli poddani sułtańscy Grecy z Konstantynopola, tak zwani fanarioci. I warto pamiętać, że ten, który pierwszy rzuci żagiew buntu czy powstania greckiego, czyli Aleksander Ypsilanti, to przecież jest adiutant Aleksandra I. I pierwszą grupę spiskowców stanowią Grecy fanarioci, już wtedy bardzo mocno związani z Petersburgiem. A więc Rosja w sposób, powiedziałbym, agenturalny i logistyczny wspiera to wszystko. No a co było dalej, to wiemy. Jest wojna o wyzwolenie Grecji, w której Rosja raczej widziała siebie jako stojącego z bronią u nogi wielkiego, milczącego, straszącego Turcji, ale doszło do wymiany ognia w Zatoce Nawaryjnej, nastąpiła wojna całej koalicji europejskiej z Turcją i nagle Rosja wynosi z tego wielkie zresztą korzyści. Ja bym chciał, żeby Państwo, słuchając tego, pamiętali o jednej rzeczy. My mówimy o bliższym terenie działań. Ja czasem tu odwołuję się do Londynu i Paryża, ale przecież istnieje jeszcze drugi bardzo ważny teren działań właśnie dla Kaukazu i Zakaukazia. Istnieje jeszcze bardzo subtelna gra polityczna Rosji między Turcją i Persją, stałymi adwersarzami. I to też ma pewne znaczenie. Dlatego też, kiedy w latach 20. XIX wieku najpierw wybuchnie wojna rosyjsko-perska, która przyniesie potężne zyski Rosji, między innymi opanowanie Armenii, opanowanie Erewania, to chwilę później
będzie musiała wybuchnąć wojna rosyjsko-turecka, bo Rosja stanie już na w obszarze kaukaskim tak mocno nogą, że naturalną rzeczą będzie napieranie na Turcję od strony Kaukazu, ale również od strony Naddniestrza. No i tu mamy kolejną, prawda, wojnę 1828-29, wojnę, w której po początkowych blamarzach armia rosyjska wygra z przytupem, wygra ją późniejszy niedoszły poskromiciel powstania listopadowego, czyli Niemiec w rosyjskiej służbie, feldmarszałek Dybicz. To jest wojna, która zapewni rzeczywiście przewagę ofensywną w regionie Rosji i która znowu ma pewne znaczenie dla nas, bo jak Państwo pewnie pamiętają, pierwszym, co spowodowało potężny niepokój w Królestwie Polskim, to była perspektywa, że wojsko polskie może pójść wojować na Bałkanach. Potem, co prawda, zmienił się kierunek, miało pójść tłumić powstanie belgijskie, takie przynajmniej chodziły pogłoski, ale w jednym i drugim przypadku rejtanem położył się właśnie wspomniany wcześniej wielki książę Konstanty, który nie zamierzał swojej ukochanej armii oddawać do, jak to tłumaczył, do rozpędzania janczarów. W każdym razie stało się tak, jak się stało. Znowu po zwycięstwie nad Turcją uskrzydlona i zwolniona armia rosyjska idzie do Europy Środkowej, tym razem tłumić powstanie listopadowe, które skona w samotności, bo jak wiadomo, potencje, czyli państwa europejskie specjalnej pomocy nam nie udzieliły. Udzielą go natomiast Turcji. Udzielą go natomiast Turcy, kiedy wybuchnie wojna krymska. Wojna krymska, która zacznie się od ultimatum postawionego przez Rosję Turcji. Ultimatum, które biło bardziej w europejską stolicę, w Paryż, niż w Stambuł. W istocie rzeczy spór był między Francją a Rosją o to, kto ma prawo do opieki nad miejscami chrześcijańskiego kultu w Jerozolimie. Doszło do rękoczynów i nawet zejścia kilku uczestników owego świętobliwego pojedynku i Rosja zażądała przekazania kluczy od świętych miejsc, od padyszacha swoim przedstawicielom, specjalnie nie angażując się w spór z Paryżem. No ale ultimatum i uderzenie na Turcję spowodowało rzecz nieoczekiwaną, mianowicie ujęcie się za chorym człowiekiem Europy koalicji europejskiej. Koalicji, bo nie tylko Anglii, która wyciągnie z tego wszystkiego największe korzyści, chociaż niekoniecznie odegrała największą rolę militarną. Pamiętamy wszyscy szarże lekkiej brygady przecież. No ale na przykład Sardynia wtedy zacznie gromadzić punkty dla projektu zjednoczenia Włoch. Wojska sardyńskie będą uczestniczyły w zdobywaniu Sewastopola. Do dzisiaj w sercu Krymu, niedaleko, w sercu Rzymu, niedaleko, no właśnie, gdzie Rzyma, gdzie Krym, niedaleko dworca Termini jest ulica Czernaja. Nikt się nie zastanawia, dlaczego to Czernaja. To jest miejsce kultowe dla pamięci wojskowej włoskiej. To tam, gdzie pułki sardyńskie zatrzymały kontrofensywę rosyjsko, działając w ramach koalicji chrześcijańskiej broniącej Turcji przed prawosławnym carem. No, jak wiadomo, wojna zakończy się klęską Rosji, przede wszystkim demontażem legendy niezwyciężonej armii rosyjskiej. Wojna krymska będzie katastrofą polityczną i propagandową. Straty terytorialne też będą. Na rzecz Turcji Rosja straci kontrolę z powrotem nad Besarabią. Na następną wojnę, wojnę o wyzwolenie Bułgarii, Rosja pójdzie lepiej przygotowana. Tak się jej wydawało przynajmniej. Wojna 1877-78, wojna w obronie Słowian Bałkańskich, będąca następstwem jednak krwawych pacyfikacji osmańskich w Bułgarii, wcześniej zresztą w Serbii także, jest wojną nieco innego typu. Tu już się nie mówi o odbudowie imperium,
To jest wojna znakomicie wpisana w nowe ulubione hasło Imperium Rosyjskiego, czyli w jedność wszelkich Słowian, w panslawizm. Dlatego, że jest to wojna, która będzie miała poparcie także Słowian zachodnich, przynajmniej Czechów. W Polsce za bardzo w ten panslawizm nie wierzono i go nie chciano. Dziwnym trafem już w czasie wojny krymskiej sporo polskich ochotników było w armii tureckiej, no, zaczynając od wieszcza Adama Mickiewicza, który usiłował budować tam polski legion, a jeszcze Zamojski, jeszcze Sadyk Pasza. A w czasie wojny o wyzwolenie Bułgarii w armii tureckiej też Polaków nie zabraknie. Warto pamiętać jeszcze wcześniej, że Turcja będzie odgrywała ukrytą rolę w destabilizacji sytuacji na Kaukazie w czasie wojen rosyjskich z Kuralami Kaukaskimi, wojny z Szamilem. Ona będzie dawała środki, uzbrojenie i tak dalej. Tam zresztą też nasi ochotnicy się będą pojawiać. Otóż o wojnie, o wyzwolenie Bułgarii już mówiliśmy na samym początku. Wojna, która zakończyła się ostatecznie, wydawałoby się nokautem, mimo strasznych ofiar. Wojna, która wyprowadziła pułki rosyjskie nie tylko na Adrianopol, ale już prawie, jak twierdzą optymiści, było widać kopuły Stambułu. No i zakończyła się właśnie niepokojem w San Stefano, a kongresem berlińskim, gdzie nagle się okazało, że wprawdzie Rosja zachowuje pewne zdobycze terytorialne, że znowu ta Besarabia, że kontrola tam nad częścią właśnie kaukaską, że Kars, że Batumi i tak dalej, ale z tej zwierzchności na całą Słowiańszczyzną Południową guzik wyszło. Nagle się pojawia na miejscowych stolicach żywioł niemiecki, nagle Bułgaria dokonuje zwrotu proberlińskiego i to są już zapowiedzi przyszłych sojuszy z I wojny światowej, gdzie nagle się okazuje, że dla Rosji, tego wyzwoliciela z jarzma bisurmańskiego, może jest duchowa sympatia, ale realpolitik nakazuje jednak współdziałanie z Berlinem. Oczywiście tradycyjny, głęboki związek rosyjsko-serbski przetrwa, no ale jednak Bułgaria opowie się po stronie niemieckiej. I w zasadzie wojna o wyzwolenie Bułgarii kończyłaby to wielkie pasmo zmagań, które się są ograniczone pewnym obszarem. Jak mówiliśmy, nad Dniestrzem, Mołdawia, Wołoszczyzna, przed Kaukazie, w najlepszym razie Kaukaz, strefa przyczarnomorska. Natomiast to się zaczyna dziać w ostatniej wielkiej wojnie, gdzie zmierzą się Rosja i Porta, Wysoka Porta, czyli w czasie I wojny światowej, wyrasta dalece poza obszary tego konfliktu. No, przypominam, że Rosjanie będą atakować z wielu kierunków. Wojna będzie niesłychanie krwawa i wyczerpująca, ale na przykład Rosjanie będą parli od strony Kaukazu, Rosjanie opanują szereg ważnych punktów na wybrzeżu tureckim. Rosjanie opanują na przykład Trapezunt, prawda? Rosjanie, współpracując z miejscową ludnością chrześcijańską, przede wszystkim z Ormianami i Grekami, w jakim sensie politycznie wygenerują zaostrzenie konfliktu chrześcijańsko-muzułmańskiego, co zrodzi się w pasmo rzezi na przestrzeni kilku lat. Rosjanie atakując Turcję i Turcja atakując z kolei posiadłości rosyjskie, rozpętają demona wojny na tym obszarze w skali dotychczas niespotykanej. To, że tam w czasie wojny krymskiej Murawiow brał Kars i że na, w tym froncie też się działo coś w czasie wojny o wyzwolenie Bułgarii, to jest nieporównywalne ze skalą tego, co będzie miało miejsce w czasie I wojny światowej. To będą pełnowymiarowe zmagania, takie same jak w sercu Europy.
równie z elementami wojny pozycyjnej. Mamy strasznie dużo materiału fotograficznego z tego frontu, gdzie żołnierze rosyjscy siedzą w takich umocnieniach, dokładnie takich samych jak tutaj na Wołyniu czy nad Niemnem. I warto o tym pamiętać, że to są zmagania trwające prawie 3 lata do momentu, w którym armia rosyjska się po prostu wycofa. W momencie, kiedy rozpocznie się rewolucja w Rosji i agitacja bolszewicka armię rozłoży, to armia się wycofa. Wycofa się, co stworzy z jednej strony być może efemeryczną szansę powstania państwowości kaukaskich, bardzo z sobą skłóconych i podzielonych, bo ambicje Gruzinów, Ormian i Azerów się wzajemnie częściowo wykluczają, a nakładają terytorialnie, ale tak czy inaczej to wszystko są sieroty po Imperium Rosyjskim. Armia turecka, która jest niepokonana, niepobita w każdym razie, wchodzi w ten obszar, uzyskuje ofensywę strategiczną. Rosja za bardzo ujmować się nie może i nie zamierza za dawnymi i poddanymi i współprzymierzeńcami. Przypominam, że kiedy mówimy o traktacie brzeskim, o uregulowaniu przez Rosję już sowiecką stosunków z Niemcami, to pamiętajmy, że tam również regulowano sprawy stosunków Rosja-Turcja. Rosja wychodzi z tego po prostu pokonana, ze stratami. A było, nieco wcześniej było tak ładnie. Rosja szła do przodu, zdobywała kolejne porty. Rosja mogła być czynnikiem decydującym przy nieudanej inwazji na Gallipoli, operacji dardanelskiej. Rosjanie mieli tam przerzucić swoje siły, ale nie przerzucili również dlatego, że Londyn, ale również Ateny sprzeciwiły się temu, bo uważały, że to może posłużyć czemu? Ano odnowieniu konceptu na opanowanie Konstantynopola przez Rosję. Czyli Rosja z pierwszoplanowego gracza na kierunku tureckim, przez 150 lat powtarzająca jak mantrę, że trzeba zrobić porządek z tym chorym człowiekiem Europy, nagle staje się państwem, które traci wszystko, przegrywa wszystko i przegrałoby znacznie więcej, gdyby nie, no właśnie, gdyby nie co. To jest taka puenta dla tego okresu zmagań. Całkowity zwrot i w Rosji, i w Turcji na tle zakończenia I wojny światowej. W Rosji dochodzi do władzy środowisko bolszewickie i mamy Rosję sowiecką, która musi spacyfikować na tym kierunku wszelkie stosunki i mieć zabezpieczone flankę kaukaską, zwłaszcza, że prąca do rozbioru Turcji, Antanta, traktuje bez wątpienia obszary Turcji jako pole operacyjne do przyszłych działań przeciw Rosji sowieckiej. Z drugiej strony Turcja upokorzona, którą chce się rozbierać i się rozbiera po prostu jako przegraną stronę w pierwszej wojnie, przynajmniej w pewnym zakresie odrzuca ustalenia traktatów pokojowych, buntuje się przeciwko temu, wdaje się w harataninę z okupantami i z Grekami przede wszystkim, którzy chcą odbudowywać Wielką Grecję kosztem jej już terytorium politycznego i wtedy następuje pacyfikujące wszystko porozumienie, krótko mówiąc, między Leninem a Kemalem Paszą. Możemy się dziwić, jak to jest możliwe, że dwa tak różniące się diametralnie reżimy się dogadały, ale jak spojrzymy na mapę polityczną, wszystko jest jasne. Co po niektórych wrogów mieli wspólnych, czyli Antantę. Oba państwa dążyły do ograniczenia aspiracji w swoich granicach, co po niektórych kłopotliwych ludów kaukaskich, ani bolszewicy nie zamierzali poważnie traktować państwowości mięszewickich gdzieś tam w Armenii czy w Gruzji, ani Turcy, zwłaszcza po rzezi Ormian, nie zamierzali poważnie traktować aspiracji kogokolwiek poza Turkami. No i stało się, powstało porozumienie polityczne formalne i nieformalne, w pewnym momencie nawet ze wspieraniem po prostu
takim zakulisowym tu i ówdzie reżimu Komalowego przez Rosję sowiecką. I w istocie rzeczy to spowodowało powstanie pewnego ładu politycznego, którego przecież nie zakłóci nawet II wojna światowa. Będąca w obozie jednak proniemieckim Turcja nigdy nie da się wciągnąć w wojnę z Rosją sowiecką, prawda? No a jakie jest tego dalsze, bardziej powiedziałbym współczesne przełożenie na politykę europejską i światową, no to widzimy obecnie w tym szorstkim romansie Putina i Erdogana, który od dramatycznych rozstań i zbijania sobie samolotów zabłąkanymi rakietami do szczerej wymiany handlowej, na naszych oczach przeżyło ten flirt różne etapy, czasem tak dramatyczne jak zamordowanie rosyjskiego chargé d'affaires przez Turka, co nie zrodziło przecież wojny i wielkiego skandalu politycznego. Opatrzone to bywa również śmiesznymi epizodami dyplomatycznymi. Przypominam, że delegacja rosyjska dyplomacja rosyjska podejmowała kajającą się delegację turecką pod obrazem przedstawiającym kapitulację Osmana Paszy, pod Plewną właśnie. Rozliczne symbole, rozliczne znaki, antagonistyczne niekiedy interesy, kwestia Azerbejdżanu, kwestia konfliktu o Nachiczewań i przede wszystkim Karabach, kwestia wspierania konsekwentnego przez Turków Azerów, kwestia cieśni czarnomorskich, opanowanie których zawsze było wielkim marzeniem Rosji od końca XVIII wieku. No ale z drugiej strony szereg działań wykraczających poza zobowiązania natowskie, poza lojalność wobec Unii Europejskiej, do której Turcja aspiruje przecież, wynikająca z doraźnych celów politycznych obu państw. Przypominam, że nawet przejęcie ostateczne przez islam Hagi Sofii, przywrócenie jej funkcji meczetu, które powinno było wzburzyć opinię kreującej się na głównego obrońcę prawosławia, ponownie jak 200 lat temu w Rosji, propagandowo wiele nie zmieniło w stosunku Rosji do Turcji. Zatem mamy do czynienia z taką sytuacją dosyć dziwną. Jesteśmy niby zakładnikami pewnych klisz historycznych, niby są kontynuowane pewne zaszłości, ale w istocie rzeczy to jest realpolitik i dzisiejsza gra polityczna między Turcją i Rosją, nawet mimo kostiumu historycznego, często przywdziewanego przez stronę obie, w ogromnym stopniu jest oderwana od tego wielkiego historycznego backgroundu i o coś innego w niej chodzi. Tak jest. Przyznam, że pojawił się jeden wątek, który chciałbym rozwinąć, ale wiem o tym, że pan profesor się śpieszy, bo są następne spotkania z pana profesora tutaj przed obowiązkami, więc pozwolę sobie go rozwinąć na następnym spotkaniu. Chodzi konkretnie o sojusz z Wiedniem, bo chodzi o austriackiego cesarza Józefa II. Habsburgowie mnie bardzo interesują, więc sobie pozwolę to pozostawić na koniec. Co może powiedzieć autor podcastu, audycji? Przede wszystkim dobry moment, kiedy jest
zawstydzony wiedzą swojego gościa i bardzo się cieszę, że wiedza akademicka i też wiedza pana profesora będzie tutaj też dostępna dla wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za wyczerpującą wiedzę. Moglibyśmy to nazwać swego rodzaju wykładem. Tak to wygląda i panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Wiem, że wielu słuchaczy też chciało przekazać podziękowania dla pana profesora, także dziękuję pan profesor Kierengren. Za zaproszenie i za cierpliwość. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.